Hrabia de Saint-Germain, Isabel Cooper Oakley. Przełożyła Monika Gajdzińska. Rozdział pierwszy. Mistyk i filozof. Żadna spośród dziwnych i tajemniczych postaci, z których słynęło XVIII stulecie, nie wywołała tak wielu komentarzy i nie przyciągała tak wielkiej uwagi jak pewien mistyk, znany pod nazwiskiem hrabiego de Saint-Germain. Był to bohater romansów, szarlatan, wielki kpiarz i poszukiwacz przygód. Mówiono o nim najdziwniejsze rzeczy i przypisywano mu przeróżne czyny. Wielu go nienawidziło, ale dwie garstka darzyła miłością i szacunkiem. Po dziś dzień prawdziwa misja hrabiego, skrywana przed pospólstwem jego czasów, nie została jeszcze w pełni ujawniona. Zarówno wtedy, jak i w obecnych czasach rzesza ignorantów uważała okultystę za szarlatana. Niewielu ludzi uświadamia sobie, jak wielką posiadał moc. Był przyjacielem i doradcą królów oraz książąt i wrogiem ich podstępnych ministrów. Pragnął przekazać swoją wiedzę zachodniemu światu, aby pomóc rozpędzić gęste chmury gromadzące się nad narodami. Niestety współcześni głusi byli na jego słowa i zlekceważyli ostrzeżenie. Historia życia wielkiego okultysty opowiedziana z perspektywy czasu zainteresuje być może dzisiejszych adeptów nauk mistycznych. Do tej pory natrafić można było jedynie na pojedyncze wzmianki o dziełach wielu pisarzy, głównie antagonistów hrabiego. Nikt jednak nie pokusił się o spisanie jego szczegółowej biografii. Główną tego przyczyną jest fakt, że zapisy najbardziej interesujących i najważniejszych osiągnięć Saint-Germaina spoczywają w prywatnych, tajnych archiwach wielu książęcych i arystokratycznych rodów. Przekonaliśmy się o tym podczas naszych drobiazgowych poszukiwań informacji dotyczących jego osoby. Udało się nam dowiedzieć, gdzie znajdują się cenne źródła, choć nie zawsze udzielano nam pozwolenia, aby po nie sięgnąć. Musimy pamiętać, że hrabia de Saint-Germain, alchemik oraz mistyk, nie wywodzi się z francuskiej rodziny Saint-Germain, która wydała hrabiego Roberta de Saint-Germain, urodzonego w 1708 roku w Lons de Saulnier, jezuitę, który opuścił zakon, aby walczyć w szeregach armii francuskiej, palatyńskiej i rosyjskiej. Został on później ministrem wojny w Danii, a następnie powrócił do Francji i ponownie wstąpił do armii, aby z nastąpieniem rządów Ludwika XVI podjąć próby jej reorganizacji jako minister wojny. Jego działania wzbudziły gwałtowne protesty i oskarżenia. Ostatecznie został więc zdegradowany przez króla i zmarł w roku 1778. Postać Roberta de Saint-Germain jest tak często mylona z postacią mistyka i filozofa o tym samym nazwisku, że musieliśmy tu pokrótce opisać kilka szczegółów z jego życia. Jak widać, znacznie różniło się ono od życia naszego bohatera, a hańba, jaka spotkała żołnierza, niesłusznie bywa przypisana okultyście. Powróćmy zatem do naszej historii. Nie można zaprzeczyć faktom wskazującym na bliskie relacje, jakie utrzymywał pan de Saint-Germain ze znanymi osobistościami wielu państw. Istnieje na ten temat ogromna ilość dowodów. Niestety, tak wysoka pozycja nieodmiennie budzi ludzką zazdrość i posądzenia. Posłuchajmy jednak, co mówili o Saint-Germainie jego szlachetnie urodzeni przyjaciele. Zapytany przez hercoga Karla Augusta o nadnaturalną długość życia mistyka, graf ziemski von Hessen-Philips-Barchefeld odparł: nie mamy całkowitej pewności w tej kwestii. Faktem jest, że hrabia zna takie szczegóły dotyczące odległych czasów, jakie mogłaby posiadać wyłącznie osoba wówczas żyjąca. Zgodnie z nowym zwyczajem panującym w Kassel, wszyscy słuchają hrabiego z szacunkiem i starają się nie okazywać zdziwienia. Nikt nie uważa go tutaj za natręta i pochlebce, przeciwnie. To człowiek z wysokich sfer, w towarzystwie którego każdy chciałby być widziany. Hrabia pozostaje w bliskich relacjach z ważnymi osobistościami, ma przy tym wręcz niepojęty wpływ na innych. Mój kuzyn, graf Karl von Hessen, jest do niego bardzo przywiązany. Obaj należą do wolnomularstwa i wspólnie zgłębiają arkana sztuk tajemnych. Saint-Germain rzekomo potrafi również nawiązywać kontakt z duchami i istotami pozaziemskimi, które pojawiają się na jego życzenie. Pan Mouvillon, pomimo swych osobistych uprzedzeń wobec pana de Saint-Germaina, musi uszanować przyjaźń księcia dla wielkiego alchemika. Kiedy gazeta brunszwicka zamieściła notatkę o jego
rzekomej śmierci, osobę hrabiego przedstawiono jako uczonego, miłośnika prawdy. Człowieka, który poświęcił się dobrej sprawie oraz przeciwnika wszelkiej podłości i oszustwa. Książę osobiście napisał do wydawcy, wyrażając swoje uznanie dla treści artykułu. We Francji pan Saint-Germain cieszy się opieką i przyjaźnią samego Ludwika XV, który wielokrotnie oświadczał, że nie będzie tolerował oszczerstw pod adresem szlachetnie urodzonego. Królewska przyjaźń spowodowała, że premier Francji, książę Choiseul, stał się zagorzałym przeciwnikiem mistyka, mimo że dawniej darzył go dużą życzliwością. Baron de Gleichen napisał w swoim pamiętniku: pan de Saint-Germain był częstym gościem w domu pana de Sachel. Chętnie go tam podejmowano. Ten sam autor, który później został jednym z najbardziej oddanych mu uczniów, potwierdza również, że pan Saint-Germain nie jadał mięsa, nie pijał wina i prowadził bardzo zdyscyplinowany tryb życia. Ludwik XV ofiarował mu apartamenty w królewskim pałacu de Chambord. Wiadomo również, że hrabia często spędzał wieczory w Wersalu w towarzystwie króla i jego rodziny. Jedną z zasadniczych trudności, jakie napotykamy, podążając śladem historii życia mistyka, jest fakt, że bardzo często zmieniał nazwiska i tytuły. Kwestia ta zrodziła wiele nieporozumień i wątpliwości. Występowanie pod innymi nazwiskami nie budziło w tym czasie zdziwienia, ponieważ do takich forteli uciekali się często wysoko urodzeni, nie chcąc zwracać na siebie uwagi gawiedzi. Dla przykładu, książę Medyceusz podróżował w latach 1698-1700 pod przybranym nazwiskiem hrabiego di Siena. Graf Marcolini, podróżujący z Drezna do Lipska na spotkanie z panem de Saint-Germainem, również obrał sobie inne nazwisko. Książę Friedrich Christian von Schassen wybrał się do Włoch w latach 1738-1749 jako hrabia Lausitz. Tę praktykę stosowali niemal wszyscy członkowie rodów królewskich w ciągu dwóch ostatnich stuleci. Mimo to niektórzy komentatorzy historii Saint-Germaina okrzyknęli go szarlatanem i awanturnikiem z powodu postępowania stanowiącego ówcześnie powszechny zwyczaj w jego sferze. Przedstawmy teraz listę nazwisk i tytułów, którymi posługiwał się nasz bohater. Pamiętajmy jednak, że interesuje nas tu okres pomiędzy rokiem 1710 a 1822. Pierwszą datowaną wzmiankę o Saint-Germainie podaje baron Gleichen. Cytuję. Słyszałem, jak Rameau i pewien wiekowy krewny ambasadora francuskiego w Wenecji twierdzili, że poznali pana de Saint-Germaina w roku 1710. Miał wówczas wyglądać na 50-letniego mężczyznę. Drugą datę podaje pani Damar w swojej niezwykle interesującej książce Souvenir sur Marie Antoinette. W owym czasie pan de Saint-Germain występuje jako markis de Montferrat, hrabia Bellamar oraz Aymar w Wenecji, kawaler Schöning w Pizie, kawaler Weldon w Mediolanie i Lipsku, hrabia Sołtykow w Genui i Leghorn, graf Czarogi w Szwalbach i Trisdorfie, książę Ragoczy w Dreźnie oraz hrabia de Saint-Germain w Paryżu, Hadze, Londynie i Sankt Petersburgu. Tak częste zmiany bez wątpienia budziły ogromną ciekawość i stanowiły pożywkę dla licznych spekulacji. W tym miejscu należałoby powiedzieć kilka słów na temat wizerunku oraz wykształcenia hrabiego. Jeden z ówczesnych pisarzy przekazał nam następujący jego portret. Wyglądał na 50 lat, nie był otyły ani też nazbyt szczupły. Posiadał błyskotliwy umysł. Ubierał się prosto, ale ze smakiem. Jego tabakiera, zegarek oraz spinki ozdobione były najszlachetniejszymi diamentami. Aurę tajemnicy, jaką był otoczony, zawdzięczał głównie otwartości umysłu i poglądów. Inny komentator, który poznał go osobiście w Ansbach, napisał: zawsze jadał samotnie, zamawiając proste potrawy. Podczas pobytu w Ansbach nie dał się namówić na ucztowanie przy książęcym stole. Pan de Saint-Germain był bardzo wykształcony. Według Karla von Webera władał biegle językiem niemieckim, angielskim, włoskim, portugalskim oraz hiszpańskim, po francusku zaś mówił z akcentem piemąckim. Niemal wszyscy komentatorzy zgadzają się, że był niezwykle uroczym człowiekiem o nienagannych manierach.
Poza tym posiadał wiele talentów, z których słynął w towarzystwie. Doskonale grał na instrumentach muzycznych, zadziwiał obecnych pokazami tajemniczych umiejętności. Pewnego dnia na przykład kazał sobie podyktować 20 linijek wiersza i zapisał je jednocześnie obiema rękami na dwóch kartkach. Wszyscy potwierdzili, że teksty były identyczne. Mając na uwadze zachowanie porządku narracji niniejszej książki, powinniśmy podzielić zebrany przez nas materiał na trzy kategorie. Pierwsza. Teorie dotyczące okoliczności narodzin i charakteru postaci, cechy jej osobowości, o których wspominali współcześni hrabiemu komentatorzy. Druga. Podróże oraz wiedza. I trzecia. Praca w dziedzinie polityki oraz duchowości. I tak, teorie dotyczące narodzin i narodowości Saint-Germaina są liczne i różnorodne. Rozmaici komentatorzy kierują się w tym względzie osobistymi uprzedzeniami, twierdząc na przykład, że był on synem księcia lub poborcy podatkowego. Ich zdaniem nasz bohater mógł być synem wdowy po Karolu II, królu Hiszpanii, oraz bankiera z Madrytu. Synem Żyda z Portugalii, Żyda z Alzacji, poborcy podatkowego z Rotondo, króla Portugalii z nieprawego łoża i Franca Leopolda, księcia ragoczego z Transylwanii. Ostatni przykład wydaje się zresztą najbardziej wiarygodny, ponieważ to potwierdzają odnalezione źródła oraz informacje, do których udało się nam dotrzeć. Zwolennikiem tej teorii jest również Georg Hezekiel w swojej książce, wydanej w Berlinie w roku 1862. Także Karl von Weber twierdzi, że pan de Saint-Germain występował w Lipsku w roku 1777 jako książę ragoczy oraz że często podawał się za grafa Czarodzi albo Czarogy, a nazwisko to stanowi anagram słowa ragoczy. Potwierdzenie ostatniego faktu stanowią odnalezione przez nas artykuły, do których powrócimy w dalszej części tej książki. Ich autorem jest człowiek, który poznał mistyka w Ansbach, gdzie przedstawiał on właśnie się nazwiskiem Czarogy. Inny komentator zauważył, jego prawdziwe pochodzenie nie może zostać ujawnione, bowiem mogłoby go skompromitować pośród ważnych osobistości. Podobne wnioski wyciągnęliśmy po dokładnym zbadaniu wszelkich dostępnych nam źródeł. Książę Karol z Hesse tak pisał o panu de Saint-Germain. Historia jego pochodzenia może budzić ciekawość. Opiszę ją dbając o prawdziwe szczegóły, zgodnie z jego własnymi słowami i dodając niezbędne wyjaśnienia. Otóż powiedział mi, że kiedy tu przyjechał, liczył sobie 88 lat. Twierdził, że jest synem księcia ragoczego Transylwanii i jego pierwszej żony, Tekeli. Jako dziecko został oddany pod opiekę zmarłego księcia Medycyusza, Gian Gastona, który układał go do snu w swojej sypialni. Kiedy pani de Saint-Germain dowiedziała się o tym, że dwaj jego bracia, synowie księżnej Hesse Wachfris, Reifenself, zostali poddanymi cesarza Karola VI i przyjęli tytuł oraz nazwisko od świętego Karola i świętej Elżbiety, postanowił, świetnie, ja przyjmę zatem imię świętego brata Sanctus Germano. Nie potrafię stwierdzić z całą pewnością, że takie właśnie było jego pochodzenie, ale dowiedziałem się z innego źródła, że książę medycyjski rzeczywiście otaczał go szczególną opieką. Inny znany pisarz, który wypowiedział się w tej kwestii, a co więcej miał dostęp do cennych archiwów mediolańskich, to Cezar Cantu, pracownik Wielkiej Biblioteki w Mediolanie. W jego książce o tematyce historycznej Illustri Italiani czytamy: Marquis San Germano zdaje się być synem księcia ragoczego z Transylwanii. Długo przebywał we Włoszech, istnieje wiele zapisków na temat jego podróży do Italii i do Hiszpanii. Opiekę nad nim roztoczył wielki książę Toskanii, który zadbał również o jego wykształcenie. Mówi się, że pan de Saint-Germain kończył uniwersytet w Sienie. Pani de Genlis wspomina w swoich pamiętnikach, że słyszała o nim podczas swojego pobytu w tym mieście. Całe życie hrabiego de Saint-Germain naznaczone jest politycznymi problemami i konfliktami, w które zaangażowany był jego ojciec. Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się historii jego rodu. Dzięki temu uzyskamy informacje, które pomogą nam rozwikłać tajemnicze sploty wydarzeń w życiu i pracy wielkiego okultysty.
Niewiele wydarzeń historycznych naznaczonych jest tak głębokim smutkiem, cierpieniem oraz poczuciem bezskutecznej walki, co dzieje kolejnych pokoleń rodu rakoczych, walczących o swoje dziedzictwo i wolność. Największe niebezpieczeństwo groziło im ze strony rosnącego w siłę Imperium Austriackiego, które znajdowało się pod wpływem Kościoła katolickiego. Pewna stara niemiecka książka, wydana w Lipsku w roku 1734, zamieszcza opis okoliczności śmierci księcia Rakoczego oraz członków jego rodziny, zarówno przodków, jak i potomków. Przytaczamy tu krótki fragment zawierający najważniejsze fakty. Franciszek Leopold Rakoczy, czy też Rakoczy, zgodnie z później przyjętą pisownią, ojciec sławnego mistyka, bezskutecznie walczył o odzyskanie tronu i panowanie nad Siedmiogrodem. Dziedzictwo Rakoczego było bogate i cenne, a książę Franciszek, dziadek filozofa, stracił życie w beznadziejnej walce o wolność. Po jego śmierci wdowa i dzieci zostały zabrane przez cesarza austriackiego i dlatego jego syn Franciszek Leopold wychowywał się na wiedeńskim dworze. Jak podaje nasze źródło, owdowiała księżna, która wyszła ponownie za mąż za grafa Tekeli, została zmuszona oddać swoje dzieci oraz dziedzictwo cesarzowi, który obiecał zaopiekować się nimi i zapewnić im wykształcenie. Porozumienie zawarto w marcu w roku 1688. Kiedy książę Franciszek osiągnął pełnoletność, cesarz zwrócił mu majątek, choć narzucił przy tym wiele warunków i ograniczeń władzy. A w roku 1694 książę Rakoczy ożenił się w Kolonii nad Renem z Charlottą Amalią, córką właściciela ziemskiego Karla von Hesse-Wanhefried z linii reńskiej. Z ich związku rodziło się troje dzieci – Józef, Jerzy oraz Charlotta. Kiedy tylko książę Rakoczy uzyskał większą swobodę działania, zaczął spiskować z innymi szlachetnie urodzonymi przeciwko Imperium Austrii. Dążył do odzyskania utraconej władzy. Dzieje jego walki są niezwykle interesujące, choć jej koniec tragiczny. Książę został pokonany, a jego dobra skonfiskowano. Jego synowie musieli zrezygnować z nazwiska Rakoczy. W zamian przyjęli tytuł San Carlo i San Elizabeth. Przeczytajmy, co Hezekiel ma do powiedzenia w tej sprawie, ponieważ zbadał ją bardzo dokładnie. Powszechnie uważa się, że hrabia de Saint-Germain był młodszym synem księcia Franciszka Leopolda Rakoczego i księżnej Charlotte Amalii z rodu Hesse-Wachenfurt. Franciszek Leopold ożenił się w roku 1694. Miał z tego związku dwóch synów, którzy zostali uwięzieni przez Austriaków i wychowywani przez nich w tradycji rzymskokatolickiej. Zmuszono ich także do tego, by zrezygnowali z budzącego lęk nazwiska Rakoczy. Starszy syn, który przyjął miano markiza San Carlo, uciekł z Wiednia w roku 1734. W tym samym roku po bezowocnej walce jego ojciec zginął w Radosto w Turcji i został pochowany w Smyrnie. Syn odziedziczył po nim rentę i został uznany księciem Siedmiogrodu w Transylwanii. Kontynuował walkę rozpoczętą przez ojca, ale został pokonany przez księcia Ferdynanda Lobkowica i ostatecznie zmarł w Turcji, zapomniany przez wszystkich. Jego młodszy brat nie brał udziału w walce i wydaje się, że pozostawał w dobrych stosunkach z rządem Austrii. Komentatorzy, niechętni hrabiemu de Saint-Germain, sugerowali, że w tajemniczy sposób dorobił się bogactwa. Nazywali go szarlatanem i oszustwem, posuwając się do pomówień, iż zdobył pieniądze nielegalnie. Niektórzy twierdzili nawet, że oszukiwał ludzi, posługując się przy tym manipulacją. W starej księdze Archivarius, o której już wspominaliśmy, zamieszczono dokładne informacje na temat rzeczywistych źródeł fortuny filozofa oraz przyczyn, dla których cieszył się on tak dużą życzliwością króla Francji oraz innych monarchów Europy. Bohater naszej opowieści nie był w żadnym razie awanturnikiem i niewiadomego pochodzenia człowiekiem. Wywodził się ze szlachetnego rodu, a w jego żyłach płynęła być może nawet królewska krew. W starej kronice z roku 1736 znajdujemy zapis testamentowy księcia Franciszka Leopolda Rakoczego, w którym występują obaj wspomniani już jego synowie, a także syn trzeci. Kroniko podaje też, że Ludwik XIV kupił majątek ziemski od polskiej królowej Marii i przeznaczył go dla księcia Rakoczego.
Wpływy z tej posiadłości zostały zgodnie z rozkazem króla zainwestowane w budowę Hotel de Ville w Paryżu. Dowiedzieliśmy się również, że książę miał prawo upomnieć się o znaczny majątek od korony francuskiej. Wykonawcami jego woli byli książę de Bourbon, książę de Maine oraz hrabia de Charlois z Toulouse. Ich opiece książę Ragoczy powierzył swojego trzeciego syna, któremu również pozostawił w spadku spory majątek. Musimy zatem odrzucić teorię głoszącą, że pan de Saint-Germain był bezdomnym awanturnikiem bez grosza przy duszy, który wykorzystywał życzliwe mu osoby. Teorię tę uknuli ówcześni komentatorzy piszący do codziennych gazet. Niestety ludzie tego pokroju zawsze znajdą naśladowców. Istnieje uderzające podobieństwo pomiędzy epitetami stosowanymi przez dziennikarzy XIX wieku, jak i przez współczesnych komentatorów dziejów i pracy pana de Saint-Germain oraz innych okultystów i mistyków o mniejszym znaczeniu i mniejszej sławie. Zajmiemy się teraz wydarzeniami z życia samego de Saint-Germain. Najciekawsze informacje na ten temat podaje człowiek, który poznał hrabiego osobiście podczas jego pobytu w Anspach. Saint-Germain pozostawał wówczas w bliskich stosunkach z margrabią. Okazuje się, że w owym czasie dwukrotnie odwiedził on Schwalbach, a następnie udał się do Triesendorfu. Oddajmy jednak głos autorowi komentarza. Nawieść o tym, że tak interesująca i sławna postać odwiedza Schwalbach, margrabia Brandenburg-Anspach zaprosił grafa Czarogiego, bo pod tym nazwiskiem wówczas występował, do Triesendorfu na wiosnę. Ów przyjął zaproszenie pod warunkiem, że wolno mu będzie zachowywać się swobodnie i że nikt nie będzie go tam nagabywał ani niepokoił. Po przyjeździe graf zamieszkał w apartamentach na najwyższym piętrze zamku pod pokojami zajmowanymi przez pannę Cloiron. Margrabia wraz z małżonką mieszkali w Falkhaus. Graf Czarogi nie miał służącego, jadał najprostsze potrawy w swoim pokoju i rzadko opuszczał dom. Miał bardzo niewielkie potrzeby, unikał też większych spotkań towarzyskich. Wieczory spędzał w towarzystwie margrabiego, panny Cloiron oraz kilku wybranych osób. Nie sposób było przekonać grafa, by zasiadł przy książęcym stole. Zaledwie parę razy rozmawiał z małżonką margrabiego, mimo że zależało jej na zawarciu znajomości z tak tajemniczą osobistością. Czarogi był błyskotliwym rozmówcą, posiadał wielką wiedzę na temat świata i natury człowieka. Szczególnie chętnie opowiadał o swoim dzieciństwie i o matce, o której wypowiadał się z wielką serdecznością, czasem nawet ze łzami w oczach. Według jego słów wychowano go jak prawdziwego księcia. Pewnego dnia Czarogi pokazał margrabiemu zaproszenie otrzymane przez posłańca od grafa Aleksiego Orłowa, który powracał z Włoch. Nalegał on, aby Czarogi złożył mu wizytę w czasie, kiedy będzie przejeżdżał przez Norymbergię. Czarogi pojechał do Norymbergi w towarzystwie margrabiego. Orłow powitał go tam z otwartymi ramionami. Uściskał Czarogiego, który po raz pierwszy wystąpił w mundurze rosyjskiego generała. Orłow kilkakrotnie zwracał się do niego caro padre i caro amico. Graf Aleksy przyjął margrabiego Brandenburg-Anspach z największą uprzejmością i kilkakrotnie dziękował mu za opiekę roztoczoną nad szlachetnym przyjacielem. Zjedli razem obiad, prowadząc niezwykle interesującą rozmowę. Mówili wiele o kampanii prowadzonej na archipelagu, a jeszcze więcej o użytecznych odkryciach naukowych. Orłow pokazał margrabiemu kawałek drewna, które włożono do ognia i nie buchało ono płomieniem ani nawet dymem, ale puchło niczym gąbka i od razu zamieniało się w popiół. Po obiedzie Orłow zaprosił grafa Czarogiego do drugiego pokoju, gdzie pozostali obaj przez dłuższy czas. Autor opisu tego spotkania stał wówczas przy oknie i zauważył, że jeden ze służących Orłowa podszedł do powozu z bagażami grafa i wyjął spod siedzenia czerwoną skórzaną torbę, którą zaraz zaniósł swemu panu. Po powrocie do Anspach graf Czarogi pokazał im po raz pierwszy dokument opatrzony cesarską pieczęcią, który potwierdzał jego nominację na generała armii rosyjskiej. Poinformował również margrabiego, że nazwisko Czarogi jest przebrane, a naprawdę nazywa się Ragoczy i jest jedynym potomkiem zmarłego na wygnaniu w czasach panowania cesarza Leopolda, księcia Ragoczego z Siedmiogrodu. Nasz narrator
Do tej pory był wiarygodnym źródłem informacji, jednak w dalszej części swojej opowieści zamieszcza fakty ujawnione na temat sławnego hrabiego de Saint-Germain. Przytacza tu przeróżne teorie dotyczące jego narodzin, ubarwiając je przy tym wieloma szczegółami. Między innymi stwierdza na przykład, że pan de Saint-Germain poznał rodzinę Orłowów w Langhorn w roku 1770, podczas gdy źródła historyczne dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że w czasie swego pobytu w Petersburgu w roku 1762 był już z nimi zaprzyjaźniony. Słyszeliśmy również w Rosji, że 3 marca 1762 roku spotkał w Archangielsku księżną Marię Galicynę. Poniższe informacje zdobył dla nas nasz rosyjski przyjaciel. Hrabia de Saint-Germain przebywał w Rosji za panowania Piotra III, a wyjechał, kiedy nastały rządy Katarzyny II. Empeliajew sądzi, że mógł opuścić kraj jeszcze wcześniej. Podczas swego pobytu w Sankt Petersburgu Saint-Germain mieszkał u hrabiego Rotari, sławnego włoskiego malarza, autora pięknych portretów w Pałacu Piotrowym. Ulica, przy której mieszkali, miała nosić nazwę Grafski Pierełłok, a znajdowała się niedaleko mostu Aniczkowa nad Newą, gdzie wznosił się pałac. Saint-Germain był utalentowanym skrzypkiem, podobno grał jak orkiestra. W historii rodziny Rozamowskich Aleksy R. opowiada o pięknym kamieniu księżycowym, jaki widział w posiadaniu Saint-Germaina. Pan Pyliajew widział nuty, nie pamięta gdzie to było, utworu na harfę, dedykowanie hrabinie Ostreman. Kompozytorem był Saint-Germain, a nuty opatrzone były podpisem oraz datą rok 1760. Nuty zostały pięknie oprawione. Pan Pyliajew sądzi, że Saint-Germain nigdy nie był w Moskwie. Twierdzi, że rodzina Jusupowych przechowywała wiele listów ze starych czasów w starych szufladach. Jego zdaniem Saint-Germain pozostawał w bliskich stosunkach z księciem Jusupowym, któremu podarował eliksir zapewniający długowieczność. Twierdzi również, że Saint-Germain nie posługiwał się w Rosji nazwiskiem Sołtykow, a przybrał je dopiero podczas pobytu w Wiedniu. Co do nut podpisanych przez Saint-Germaina, pan Pyliajew wspomina, że kupił je na jakiejś wyprzedaży. Po pewnym czasie podarował je kompozytorowi Piotrowi Czajkowskiemu i zapewne znajdują się one wciąż w jego zbiorach. Wielki muzyk nie dbał jednak o porządek, a w dodatku po jego nagłej śmierci trudno będzie dotrzeć do tych materiałów, bowiem nie pozostawił wyraźnych wskazówek w kwestiach dziedziczonych spraw po nim. Powiedzieliśmy, że polityczne losy rodziny Saint-Germaina zaważyły na całym jego życiu. Przytoczmy w tym miejscu jeden z takich przypadków, jedyny, jaki nam wiadomo, o którym wspomina sam nasz bohater. Miał on miejsce niedługo po wydarzeniu, które tu opisujemy. Otóż margrabia, który wybrał się w podróż do Włoch w roku 1776, usłyszał tam niestworzone historie na temat swego znajomego, grafa Czarogiego. Zaraz po powrocie posłał do Szwalbach autora źródła, na które się tu powołujemy, aby ten wypytał o wszystko bohatera zdarzeń. Oddajmy teraz głos autorowi. Posłaniec zastał hrabiego de Saint-Germain w łóżku. Zapytany o prawdziwość pogłosek, chory przyznał z absolutnym spokojem, że używał nazwisk wymienionych, także nazwiska Sołtykow. Oświadczył jednak, że pod tymi nazwiskami znany był wielu ludziom i zawsze występował jako człowiek honoru. Jeśli zatem jakiś oszczerca zarzuca mu nieuczciwe interesy, gotów jest zażądać od niego satysfakcji. Musi tylko dowiedzieć się, jakie stawia mu się zarzuty oraz kim jest oskarżyciel. Stwierdził również stanowczo, że nie okłamał margrabiego co do swojego pochodzenia. Dowody w tej kwestii posiada jednak człowiek, od którego wciąż jest zależny. To jest cesarz Austrii. A zależność ta jest przedmiotem dociekań wielu osób. Zapytany, dlaczego nie poinformował margrabiego o tym, że używał w różnych miejscach tak wielu nazwisk, graf Czarogi odparł, iż nie był do tego zobowiązany, nikogo też tym nie obraził ani nie uczynił szkody. Stwierdził, że informacje te są natury prywatnej i wyjawić je mógłby dopiero po zakończeniu interesów, jakie prowadzi z różnymi osobami. Graf oświadczył, że nigdy nie nadużył zaufania margrabiego, a podał mu swoje prawdziwe nazwisko. Po tej rozmowie pozostał jeszcze przez jakiś czas w Szwalbach. Nieco później autor tego zapisu zanotował krótką uwagę
Trudno zgadnąć, skąd pan de Saint-Germain brał pieniądze na pokrycie swoich wydatków. Ciekawe, że autor tych zapisków tak niewiele wiedział o ówczesnych wydarzeniach. Jak się dowiedzieliśmy, wszyscy synowie księcia Aragorczego odziedziczyli majątek, a dowody w tej sprawie łatwiej było zdobyć wówczas niż obecnie. Nasz komentator konkluduje natomiast: niewdzięcznym zadaniem było dowieść, że człowiek ten jest oszustem, trzeba na to dowodów, a nikt ich rzekomo nie posiada. Dowcipne stwierdzenie, choć budzi pewien niepokój. Twierdzić, że ktoś jest oszustem, kiedy nie ma na to dowodów, jest nieprzyzwoitością, szczególnie w świetle ostatniego akapitu. W czasie, kiedy prowadził interesy z margrabią, graf nigdy o nic nie prosił ani nie otrzymywał żadnych wartościowych przedmiotów. Nie mieszał się też w sprawy, które nie dotyczyły go bezpośrednio. Wiódł bardzo skromne życie, to też jego potrzeby były niewielkie. Kiedy miał pieniądze, oddawał je biednym. Jeśli porównamy te słowa z wypowiedzią przyjaciela hrabiego, Karola, księcia hesseńskiego, przekonamy się, że są one całkowicie zgodne. Dziwi nas jedynie fakt, że nasz komentator, który skądinąd wychwala hrabiego pod niebiosa, mógł zasugerować, iż jest on oszustem. Jeśli takie słowa można wypowiedzieć pod adresem łowcy przygód, świat zyskałby na tym, gdyby było ich więcej. Równie intrygujące i sprzeczne uwagi na temat pana de Saint-Germain odnajdziemy w innych pismach komentatorów jego życia. Rozdział drugi. Podróże i wiedza. Czysty kult natury, jaki panował we wczesnym okresie patriarchatu, stał się dziedzictwem tych i tylko tych, którzy potrafili dostrzec istotę zjawisk i odróżnić noumen od fenomenu. Wtajemniczeni przekazywali później tę wiedzę ludzkim królom, tak jak boscy mistrzowie przekazali ją niegdyś ich praojcom. Ujawnianie sekretów natury, które mogły ukazać się pomocne rodzajowi ludzkiemu, stało się ich zadaniem nadrzędnym. Prawdziwy wtajemniczony miał dar uzdrawiania. Potrafił też przywrócić do życia pogrążonych w letargu, którzy pozostawieni w tym samym stanie zbyt długo mogli naprawdę umrzeć. Ci, którzy posiadali tak wielką moc, byli wywyższani ponad tłumy do godności królów i wtajemniczonych. The Secret Doctrine, tajemna doktryna, rozdział 3, strona 263. Zbadajmy teraz wszelkie dostępne informacje dotyczące dalekich podróży hrabiego de Saint-Germaina. Na podstawie jego uwag i komentarzy możemy stwierdzić, że odwiedził Afrykę, Indie oraz Chiny. Potwierdzają to również komentatorzy. Pisze się o nim sporo w różnych okresach. Nic więc dziwnego, że wielu uważało te peregrynacje za bezcelowe i pozbawione głębszego sensu. Jednak adepci mistycyzmu, a szczególnie ci, którzy zetknęli się z pojęciem Wielkiej Loży, jako niezbędnego kroku na drodze ewolucji duchowej rodzaju ludzkiego, uznali wędrówki wysłannika loży za rzecz oczywistą. Uczyli się sięgać pod powierzchnię zjawisk, chcąc zrozumieć, jaką misję miał on do wypełnienia u zarania ludzkości. Musimy również pamiętać, że w owych czasach talenty artystyczne oraz przymioty umysłu traktowano jako dar bogów. To najstarsi królowie boskich dynastii stworzyli podwaliny pierwszych cywilizacji, inspirując swój lud do odszukiwania nowych rozwiązań i pogłębiania swego kunsztu. Pogrążeni w swej płytkiej ignorancji, ludzie odrzucali jednak te dary i odwracali się od swych duchowych przywódców. Jeszcze przez kilkaset lat uciszano proroków i nauczycieli, tak jak uciszano Giordana Bruna i wielu innych, których dopiero dziś nauczyliśmy się doceniać. Później, po tym jak w XVIII wieku pojawiły się na powierzchni prądy wolnej myśli, Mesmer i hrabia de Saint-Germain zdecydowali się poświęcić na tyle swoje życie, co i też dobre imię, aby pomóc tym, do których posyła ich Wielka Loża. Zbadajmy teraz ścieżki tych podróży i postarajmy się uporządkować je chronologicznie. Okres, o którym mówimy, że zamyka się w latach 1710-1822. Nie jesteśmy w stanie omówić dokładnie wszystkich faktów z życia de Saint-Germaina, ponieważ często znikał wszystkim z oczu, nawet na kilka miesięcy. Oto zapisy najwcześniejszych wydarzeń, jakie udało nam się odnaleźć.
W owych czasach pojawił się na dworze człowiek niezwykły, który nazywał siebie hrabią de Saint-Germain. Już na początku zadziwiał wszystkich bystrością umysłu oraz wieloma talentami. Naprawdę jednak zasłynął z pewnych zadziwiających umiejętności. Leciwa hrabina von Georgi, która przed 50 laty towarzyszyła małżonkowi w podróży do Wenecji, gdzie miał objąć urząd ambasadora, spotkała niedawno Saint-Germaina u pani de Pompadour. Przyglądała mu się z największym zaskoczeniem, które mieszało się wyraźnie z lękiem. Wreszcie, nie mogąc opanować podniecenia, które przezwyciężyło obawy, podeszła do hrabiego i zapytała: „Zechciałby pan uprzejmie poinformować mnie, czy pański ojciec przebywał w Wenecji w roku 1710? „Nie, pani”, odparł swobodnie hrabia. „Ojciec mój zmarł wiele lat wcześniej, jednak ja sam mieszkałem w Wenecji pod koniec zeszłego i na początku tego stulecia. Miałem wówczas zaszczyt zabiegać o pani względy. Pani zaś była uprzejma podziwiać kilka barkaroli mojej kompozycji, które wspólnie śpiewaliśmy”. Proszę wybaczyć, ale to niemożliwe. Hrabia de Saint-Germain, którego w owym czasie znałam, miał co najmniej 45 lat, czyli tyle, na ile pan dziś wygląda. „Pani”, rzekł hrabia z uśmiechem, „jestem starym człowiekiem”. „Ależ musiałby mieć pan co najmniej 100 lat”. „To całkiem możliwe”. Hrabia przytoczył w dalszej rozmowie szereg drobnych szczegółów dotyczących ich obojga z czasów weneckich. Ponieważ dama wciąż wyrażała pewne wątpliwości, hrabia zapragnął przypomnieć jej o pewnych okolicznościach, które... „Nie trzeba”, przerwała mu starsza pani ambasadorowa. „Przekonał mnie pan. Jest pan niezwykłym człowiekiem, może nawet diabłem”. „Na litość”, wykrzyknął Saint-Germain grzmiącym głosem. „Proszę nie wymawiać takich słów”. Hrabia drżał na całym ciele i zaraz potem opuścił salę. „Chciałabym poznać bliżej tego szczególnego człowieka”. Saint-Germain jest eleganckim mężczyzną średniego wzrostu, ma regularne rysy, ciemną cerę i czarne włosy. Jego pełna życia twarz sugeruje bystrą inteligencję, a cała postawa świadczy o szlachetnym pochodzeniu. Ubiera się prosto, ale ze smakiem. Jedynym przejawem luksusu w jego stroju są diamenty, którymi jest obwieszony. Nosi je na każdym palcu, ma wysadzaną diamentami tabakierę i zegarki. Pewnego wieczoru pojawił się w butach ze sprzączkami, które pan von Condot, znawca drogocennych kamieni, wycenił na 200 tysięcy franków. Warto tu nadmienić, że hrabia doskonale mówi po francusku, angielsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku i portugalsku. Tak swobodnie posługuje się tymi językami, że rdzenni mieszkańcy tych krajów nie orientują się w rozmowie z nim, że mają do czynienia z cudzoziemcem. Uczeni i naukowcy potwierdzają wysoki stopień wiedzy hrabiego de Saint-Germaina. Niektórzy przekonali się, że włada językami Homera i Wergiliusza lepiej niż oni sami. Wypowiadał się również biegle w sanskrycie, po chińsku i po arabsku, aby udowodnić, iż spędził dłuższy czas w Azji, bowiem języki wschodu nie są mocną stroną w szkolnictwie czasów Ludwika Wielkiego oraz Montania. Hrabia de Saint-Germain potrafi zagrać na pianinie każdy niemal utwór bez nut. Nawet najtrudniejsze koncerti na różne instrumenty. Rameau był pod wielkim wrażeniem gry tego dyletanta, a zwłaszcza jego improwizacji muzycznych. Hrabia przepięknie maluje oleje. To, co nadaje jednak wyjątkowy ton jego obrazom, to kolorystyka. Odkrył jej sekrety, posługując się nimi po mistrzowsku. W swoich obrazach o tematyce historycznej Saint-Germain wspaniale rysuje stroje kobiece, zdobiąc je w szafiry, rubiny, szmaragdy, tak barwne, jakby były prawdziwe. Van Loo, który nieustannie wychwala hrabiego za kolorystykę, często prosił go, by zdradził mu swój sekret. Hrabia jednak odmawia. Nie chcę w żadnym razie oceniać towarzysza, o którym tu piszę, a którego tajemnicy nie udało mi się poznać ani na dworze, ani w mieście. Sądzę jednakowoż, że cuda, jakie czyni, wypływają z jego rozległej wiedzy w dziedzinie fizyki oraz chemii. W żadnym razie wiemy z pewnością, że wiedza ta pozwala mu cieszyć się jak najlepszym zdrowiem oraz długowiecznością. Przekroczył już bowiem długość życia przeznaczoną przeciętnemu człowiekowi, a jego ciało nie wykazuje oznak mijającego czasu. Pani Georgi, która tak nieoczekiwanie spotkała hrabiego po latach, wiele opowiadała faworycie królewskiej na temat jego zadziwiających umiejętności. Podobno podczas jej pierwszego pobytu w Wenecji hrabia podarował jej eliksir, który na ćwierć wieku zapewnił jej młodzieńczy wygląd i urok, jakimi cieszyła się w wieku 25 lat.
Starsi panowie, których pani de Pompadour wypytywała o prawdziwość tej zadziwiającej historii, zapewniali ją, że tak było w istocie. Świadectwo owych dżentelmenów oraz fakt, że pani Georgi nadal wyglądała młodo, czyniły opowieść bardziej prawdopodobną. Pewnego wieczoru podczas przyjęcia Saint-Germain zagrał kilka włoskich arii do wtóru hrabiance, która zasłynęła później jako hrabina de Genlis. W owym czasie miała zaledwie 10 lat. Po zakończonym występie hrabia zwrócił się do niej następującymi słowami. Za 5-6 lat będziesz pani miała piękny głos, który zachowasz przez długi czas. Aby brzmiał równie uroczo jak dziś, powinnaś też zachować nienaruszoną urodę. Tak też się stanie, kiedy ukończysz pani 16 czy 17 lat. Ależ panie hrabio, odpowiedziała dziewczynka, gładząc paluszka minuty, nikt nie potrafi tego dokonać. A jednak, odparł beztrosko hrabia, powiedz mi tylko, czy sprawiłoby ci przyjemność, gdybyś zawsze wyglądała na 16 lat? Byłabym zachwycona. Obiecuję ci zatem, że tak się stanie. Po tych słowach Saint-Germain zmienił temat rozmowy. Zachęcona uprzejmością tak sławnej osobistości, matka hrabianki zapytała go, czy jego ojczyzną były Niemcy. Pani, odrzekł z głębokim westchnieniem, są rzeczy, o których nie można mówić. Mogę tylko wyjawić pani, że jako 7-letnie dziecko błąkałem się po lesie, a za moją głowę wyznaczona była nagroda. Moja matka, której miałem już nigdy nie ujrzeć, podarowała mi na urodziny swój portret. Mam go na ramieniu. Zaraz go pani pokażę. Saint-Germain podwinął rękaw i pokazał damom miniaturowy obraz niezwykle pięknej kobiety, odzianej w dość niezwykły kostium. Z jakiego czasu pochodzi ta suknia? Spytała hrabina. Hrabia nie odpowiedział, tylko opuścił rękaw i zaczął rozprawiać o czymś innym. Codziennie zaskakiwał towarzystwo. Kilka dni wcześniej przyniósł pani de Pompadour bombonierkę, która zachwyciła wszystkich gości. Wykonano ją z czarnej emali, udekorowano wieczko agatem. Hrabia poprosił markizę, aby położyła pudełko przy ogniu. Po kilku minutach podeszła, aby ją stamtąd zabrać, jednak była zdziwiona, kiedy przekonała się, że agat zniknął, a na jego miejscu ujrzała obraz pastereczki wśród stada. Bombonierkę ponownie położono przy ogniu, a po chwili obrazek zniknął. I na jego miejscu pojawił się agat. Ten epizod opisano w 1750 roku, ale wydarzenie miało miejsce w roku 1723. Musimy tu podkreślić, że wszyscy bliscy przyjaciele hrabiego de Saint-Germain zajmowali wysokie pozycje społeczne. Byli wśród nich i Austriacy, i Węgrzy pochodzący z arystokratycznych rodów, jego znajomi i krewni, książę Kunic, książę Ferdynand Lobkowicz, graf Zabor, graf Maksymilian Józef von Lamberg, osoby piastujące wysokie stanowiska oraz przedstawiciele znanych rodzin. W latach 1737-42 filozof przebywał na dworze szacha Persji i tu zapewne zdobył swoją wiedzę na temat diamentów i innych kamieni szlachetnych. Według jego własnych słów to tam zgłębił sekrety natury. Długie i żmudne studia Saint-Germaina wymagają uważnego prześledzenia. Zamieszczone tu wskazówki znaleźliśmy w interesującej pracy F.W. von Bertholda. Potwierdzają one stwierdzenie innego komentatora o tym, że pan de Saint-Germain prowadził badania w Persji. Na kolejny jego ślad natrafiliśmy w Anglii, gdzie przebywał w czasie rewolucji jakobitów w roku 1745. Został oskarżony o szpiegostwo i aresztowany. Z tamtego okresu pochodzą dwa interesujące cytaty. Pierwszy pochodzi od Horacego Walpola. Są to zabawne listy pisane do Sir Horacego Manna, posła brytyjskiego we Florencji, dnia 9 grudnia roku 1745. Walpole opisuje w liście wszystkie ekscytujące wydarzenia związane z rewolucją. Niedawno schwytano dziwnego człowieka, który posługuje się nazwiskiem hrabiego de Saint-Germain. Sprowadził się tu 2 lata temu, ale nie chce powiedzieć, kim jest naprawdę. Twierdzi, że nie występuje pod prawdziwym nazwiskiem, wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, ale jest szalony i niezbyt rozgarnięty. Druga wzmianka o pobycie hrabiego w Anglii pochodzi z Weekly Journal of British Gazetteer. Oto co napisano w niej 17 maja 1760 roku. Redaktor Gazety Brukselskiej pisze, że człowiek podający się za hrabiego de Saint-Germain, który niedawno przybył do nas z Holandii, urodził się we Włoszech.
w roku 1712. Mówi po niemiecku i francusku z równą biegłością jak po włosku. Doskonale włada również angielskim. Jest utalentowanym artystą oraz uczonym, zna się na chemii, jest wirtuozem w dziedzinie muzyki i dobrym kompanem. W roku 1745 według Walpola hrabiemu groziła ruina. Pewien człowiek zazdrosny o względy damy wsunął mu do kieszeni list, rzekomo napisany przez młodego pretendenta, w którym miał mu dziękować za świadczone usługi i prosić o dalszą współpracę. Człowiek ów zaaranżował zaraz potem ujęcie hrabiego de Saint-Germain, został jednak natychmiast całkowicie oczyszczony z zarzutów i uwolniony, zaś Lord H. zaprosił go na obiad. Prawdopodobnie był to William Stanhope, książę Harrington, który w owym czasie był sekretarzem skarbu, zmarł w roku 1760. Ci, którzy go znają, z przykrością usłyszą, pisze M. Maubert, że wywołał niezadowolenie króla. Ostatni paragraf odnosi się do wydarzeń z późniejszego okresu. Zdaje się, że po roku 1745 pan de Saint-Germain udał się do Wiednia, gdzie spędził dłuższy czas, a w roku 1755 po raz drugi wybrał się w podróż do Indii. Wnioskujemy to z listu, który napisał do grafa Lamberga. Powrócimy do niego w dalszej części książki. Wiedzę na temat topienia kamieni szlachetnych, pisze, zdobyłem podczas drugiej podróży do Indii w roku 1755. Towarzyszył mi tam generał Clive, służący pod rozkazem wiceadmirała Watsona. Podczas pierwszego pobytu w Indiach miałem ledwie niejasne wyobrażenie na temat tego cudownego sekretu. Później prowadziłem bezowocne eksperymenty w tej dziedzinie podczas pobytu w Wiedniu, w Paryżu, w Londynie. W owym czasie wszelkie istotne prace zostały przerwane. Wszyscy komentatorzy, nawet ci nieprzychylni hrabiemu, podkreślają jego zadziwiające umiejętności uszlachetniania cennych kamieni. Zaiste znał się niemal na każdym rzemiośle. Świadczą o tym liczne komentarze. Następna data, rok 1757, wprowadza nas w okres najlepiej znany. Pan de Saint-Germain zostaje wówczas przedstawiony w Paryżu przez ministra wojny, marszałka hrabiego de Belleisle. Jednak zgodnie ze źródłami, które już cytowaliśmy, Saint-Germain i jego rodzina byli już znani Ludwikowi XV. Nie dziwi nas zatem serdeczne przyjęcie, z jakim się spotkał na królewskim dworze, ani też fakt, że Ludwik XV wyznaczył gościowi apartamenty w swoim zamku w Chambord. Urządzono tam laboratorium dla prowadzenia eksperymentów. Nasz filozof zebrał wtedy grupkę uczniów. Pośród nich byli baron de Gleichen, markiza Durf oraz księżna Anhalt Zerbst, matka Katarzyny II, pani de Genlis, jak pisze w tamtym okresie. Miał dużą wiedzę z zakresu fizyki oraz chemii. Mój ojciec, który był autorytetem w tej dziedzinie, podziwiał jego umiejętności. Hrabia poznał zadziwiające sekrety kolorystyki, co nadawało jego obrazom niepowtarzalny ton. Nikomu jednak nie chciał wyjawić tego sekretu. Pani de Hauset opisuje w swoim pamiętniku interesujące zdarzenie, kiedy hrabia wykazał się wiedzą na temat kamieni szlachetnych. Król, napisała, zamówił średniej wielkości diament ze skazą. Zważywszy kamień, jego wysokość zwrócił się do hrabiego tymi słowy. Diament ten ze skazą wart jest 6000 lirów. Gdyby nie miał skazy, jego wartość wzrosłaby do 10000. Podjąłbyś się zatem, abym zarobił na nim 4000? Saint-Germain obejrzał kamień uważnie i stwierdził, że jest to możliwe do wykonania. Obiecał przynieść gotowy diament po upływie miesiąca. I rzeczywiście hrabia po miesiącu zwrócił królowi diament bez skazy, owinięty w materiał z amiantu. Król zważył klejnot, aby przekonać się, że niewiele stracił na wadze. Zaraz też posłał pana de Gontant do jubilera, nie informując go o całym zdarzeniu. Znawca zaoferował zań 9600 lirów. Mimo to król postanowił zachować kamień jako kuriozum. Nie mógł się nadziwić osiągnięciu Saint-Germaina i twierdził, iż jest on wart miliony, skoro potrafi powiększać diamenty. Hrabia nigdy temu nie zaprzeczył, ani też tego nie potwierdził, jednak oświadczył, że potrafi sprawić, by rosły perły w najlepszym gatunku.
Król darzył pana de Saint-Germain ogromnym szacunkiem, podobnie jak pani de Pompadour. Pan de Quisnoy usłyszał królewską reprymendę, kiedy powiedział, że hrabia jest szarlatanem. Jego wysokość zdaje się nie widzieć świata poza swym ulubieńcem i czasem mówi o nim jak o potomku najwyższego rodu. Nie wolno nam pominąć pewnego ważnego wydarzenia z czasu pobytu hrabiego w Paryżu. Według słów pani de Hausset, pana von Bartholda oraz barona de Gleichen, pewien młody Anglik, lord Gower, który przebywał wówczas w Paryżu, zabawiał się w kręgu podobnych sobie przyjaciół, udając de Saint-Germaina. Tym samym stał się autorem mnóstwa niepoważnych i zmyślonych dykteryjek na temat hrabiego, które opowiadano sobie w salonach. Opis licznych żartów tego lekkomyślnego młodzieńca znaleźć można w pismach wielu komentatorów, nie są one jednak godne uwagi, z wyjątkiem faktu, że hrabiemu często przypisywano wypowiedzi, które nie padły z jego ust. Jak pisze Heer van Sipsestein, wiele dziwacznych opowieści nie miało w istocie nic wspólnego z panem de Saint-Germain. Zostały one wymyślone po to, by go zranić albo ośmieszyć. Pewien paryski żartowniś, znany jako Milord Gower, wyśmienicie naśladował Saint-Germaina w salonach. Oczywiście przedstawiał jego postać jako karykaturę, ale wielu dawało się zwieść, sądząc, iż mają do czynienia z prawdziwym Saint-Germainem. Tymczasem nasz filozof pracował z tymi, którym mógł zaoferować swoją pomoc oraz wiedzę. W roku 1760 Ludwik XV wysłał go z polityczną misją do Hagi. Okoliczności tej podróży komentowane są w rozmaity sposób. W kwietniu 1760 roku de Saint-Germain przejechał przez wschodni Friesland do Anglii. Gazeta The London Chronicle zamieściła 3 czerwca 1760 roku długi artykuł na temat tajemniczego cudzoziemca. Jeden z pisarzy twierdził również, że został on dobrze przyjęty na dworze, zaś angielskie gazety rozpisują się o nim jako o postaci godnej uwagi, cieszącej się dużą popularnością. British Museum przechowuje nuty utworów skomponowanych przez Saint-Germaina w czasie jego dwóch wizyt w Anglii. Opatrzone są datami 1745 i 1760. Zarówno przyjaciele hrabiego, jak i jego przeciwnicy twierdzili zgodnie, że był niezwykle utalentowanym skrzypkiem. Miał grać niczym orkiestra. Mieliśmy szczęście zobaczyć pewną bardzo interesującą pamiątkę po hrabim de Saint-Germain. Przechowywany jest w bibliotece wielkiego starego zamku w Raudnitz w Czechach, który jest własnością księcia Ferdynanda von Lobkowica. Pośród korespondencji i innych skarbów tej cennej kolekcji znaleźliśmy nuty autorstwa de Saint-Germaina, z których dzięki łaskawości obecnego księcia odczytaliśmy inskrypcję i podpis. Oto one. Pośród korespondencji i innych skarbów tej cennej kolekcji znaleźliśmy nuty autorstwa de Saint-Germaina, z których dzięki łaskawości obecnego księcia odczytaliśmy inskrypcję i podpis. Pierwsza litera, czy też litery podpisu są nie do odczytania, pomimo że bibliotekarz z Raudnitz bardzo wnikliwie się o to postarał. Przenieśmy się teraz do Sankt Petersburga, gdzie zgodnie z tym, co powiedział graf Gregor Orłow margrabiemu branderburskiemu, hrabia de Saint-Germain odegrał wielką rolę w rewolucji. O jego pobycie w Sankt Petersburgu wspomina inny autor anonimowej książki. O następującym tytule kilka słów o pierwszych pomocnikach Katarzyny II. Autorka poznała także inne szczegóły tej historii, ponieważ jednak nie zostały one zweryfikowane i stanowią ledwie fragmenty większych wypowiedzi, postanowiła zaczekać z ich publikacją aż do chwili, gdy uzyska dokładniejsze dane. Liczne wskazówki pozwalają nam jednak przypuszczać, że pan de Saint-Germain spędził dłuższy czas w Rosji. Jak już wspomnieliśmy, księżna Anhalt-Zerbst, matka Katarzyny II, była z nim wielce zaprzyjaźniona. Hrabina mieszkała nawet w jej domu w Paryżu. W roku 1763 powstał bardzo interesujący zapis dotyczący losów filozofa. Jest to list pisany przez grafa Karola Kubecla do księcia Kaunitz, premiera. Fakty, jakie on przedstawia, są tak ciekawe, że warto je zacytować. Bruksela, 8 kwietnia 1763 roku. Graf Karol Kebenzl do Kaunitz. Około 3 miesięcy temu przejeżdżał tędy człowiek zwany hrabią de Saint-Germain.
Przyszedł do mnie z wizytą i przekonałem się, że jest to jedna z najbardziej osobliwych postaci, jakie zdarzyło mi się poznać. Nie znam dokładnie szczegółów jego pochodzenia, ale zdaje się, że jest synem możnowładcy sławnego rodu, choć z nieprawego łoża. Posiada ogromny majątek, lecz żyje bardzo skromnie. Ma wielką wiedzę, przy czym odznacza się uczciwością, dobrocią i zasługuje na podziw. Jest uzdolniony w wielu dziedzinach. Sam na własne oczy oglądałem jego eksperymenty, z których najważniejszy to była przemiana żelaza w metal piękny, jak szczere złoto, o doskonałej jakości, którą pochwaliłby każdy złotnik. Potrafi farbować i preparować skórę z najwyższą perfekcją. Jednak nikt na świecie nie zna się równie dobrze na farbowaniu jedwabiu oraz wełny jak on. Malowane przez niego drewno zyskuje żywe, nasycone barwy. Uzyskuje te efekty bez indygo i koszenili, a przy użyciu najprostszych składników, co gwarantuje umiarkowaną cenę. Komponuje kolory farb malarskich, a jego ultramaryna wygląda, jakby uzyskano ją z lapis lazuli. Potrafi też usuwać zapach farb olejowych i wyrabiać najlepsze oleje prowansalskie, surowców z nawet kolsat, a nawet tych gorszych. Posiadam wszystkie te wyroby, które sporządził na moich oczach. Poddałem je najbardziej szczegółowym badaniom i stwierdziwszy, że można na nich zarobić miliony, zapragnąłem skorzystać z przyjaźni, jaką obdarzył mnie ten człowiek i podjąć u niego naukę. Postanowił przekazać mi swoją wiedzę, nie żądając niczego w zamian, poza zapłatą proporcjonalną do moich ewentualnych zysków. Dał mi przy tym do zrozumienia, że zapłacę mu tylko wtedy, gdy rzeczywiście odniosę korzyść. Ponieważ perspektywa spełnienia naszych najśmielszych marzeń budzi zwykle poważne wątpliwości, w moim umyśle zagnieździły się dwa pytania, na które musiałem poszukać odpowiedzi. Po pierwsze, mogło okazać się, że zostanę wystrychnięty na dudka. Po drugie, przeciwnie, podjąłem się zadania przekraczającego moje możliwości. W pierwszej sprawie poprosiłem o opinię zaufaną osobę, która była świadkiem eksperymentów. Przekonała mnie ona o ich rzetelności oraz możliwości czerpania zysku z ewentualnej produkcji. W drugiej kwestii skierowałem pana de Zurmonta, nazwisko przebrane przez Saint-Germaina, do dobrego i godnego zaufania kupca Sternay, z którym podjął współpracę i poczyniłem pewne kroki za pośrednictwem Natin, której syn, jak również zięć Waldskiersów, otworzą niewielką manufakturę. Pierwsze zyski z tego eksperymentu pozwolą nam uruchomić większą produkcję bez ryzykowania własnym groszem. Niedługo okaże się, na ile na tym faktycznie zarobimy. O pobycie Saint-Germaina w Tournai dowiadujemy się także z innego źródła, jakim są pamiętniki Casanowy. Na drodze do Tournai Casanowa otrzymał wiadomość, że przebywa tam hrabia de Saint-Germain i zapragnął zostać mu przedstawiony. Ponieważ powiedziano mu, że hrabia nie przyjmuje, napisał do niego list z prośbą o rozmowę. Saint-Germain wyraził zgodę, pod warunkiem jednak, że Casanowa przybędzie doń incognito i że nie będzie niczego jadł. Hrabia przyjął go w tradycyjnej szacie ormiańskiej. Jego oblicze zdobiła długa broda. Podczas rozmowy pan Saint-Germain obwieścił, że otwiera fabrykę dla grafa Kobetzla. Od roku 1763 aż po rok 1769 nie mamy wiadomości o losie Saint-Germaina, z wyjątkiem garści szczegółów z jego rocznego pobytu w Berlinie. Pochodzą one z pamiętnika pana Diedemont Thiebaut, który przedstawia ciekawy opis. Do Berlina zjechał i pozostał tu przez rok człowiek godny uwagi. Posługuje się nazwiskiem hrabiego de Saint-Germain. Abbé Parmentier wkrótce rozpoznał w nim cechy dobrego adepta i zaprosił go do nas, aby opowiadał nam swoje cudowne historie. Autor tej notatki wspomina również, że Saint-Germain został zaproszony przez księżnę Amélie. Podobno Saint-Germain zwracał się też do starego barona Kenausena: mój synu, oto co napisał. Pani de Trossil również bardzo chciała go poznać. Abbé Parmentier umożliwił jej to i hrabia przyszedł kiedyś do niej na kolację. Ktoś wspomniał wówczas o kamieniu filozoficznym. Hrabia zaś wtrącił, że jego poszukiwacze zachowują się zadziwiająco nielogicznie. Sądzą oni najczęściej, iż do wyboru kamienia wystarczy jeden ogień, który ma działanie rozdzielające i niszczące. Trudno zatem oczekiwać, że doprowadzi do uformowania nowej substancji.
Dywagował przez jakiś czas na temat tej kwestii, po czym skierował rozmowę na inne tory, te natury bardziej ogólnej. Pan de Saint-Germain wydaje się być wyrafinowanym intelektualistą. Z pewnością jest szlachetnie urodzony i wychował się w towarzystwie. Mówiono, że słynny Cagliostro, tak dobrze znany z powodu licznych mistyfikacji, kiedy podawał się za kardynała Rohana oraz inne osobistości, był jego uczniem. Jako uczeń jednak nie dorównał swemu mistrzowi. Podczas gdy ten ostatni nigdy nie naraził na szwank swojej reputacji, Cagliostro często bywał oskarżany o przestępstwa i ostatecznie zmarł w Paryżu, uwięziony przez inkwizycję. Historia życia Saint-Germaina ukazuje mądrego i roztropnego człowieka, który nigdy nie podniósł uszczerbku na honorze, ani też nie zrobił niczego, co obrażałoby nasze poczucie przyzwoitości. Dokonywał cudów, ale nie był zdolny do podłości. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty jego wizyty w Berlinie, ale na pewno odbył ją przed wyjazdem do Wenecji, gdzie odnalazł go graf Max van Lamberg, w owym czasie marszałek dworu cesarza Józefa II. Podaje on w swojej książce niezwykle ciekawe szczegóły na temat tego spotkania. Odnalazł hrabiego pod nazwiskiem markiza Daimar de Balmar. Prowadził wówczas eksperymenty z lnem, który błyszczał jak włoski jedwab. Otworzył całkiem sporą fabrykę, w której zatrudniało około setki pracowników. Wydaje się, że w późniejszym okresie wybrał się w podróż wraz z grafem Lambergiem. W lipcowym numerze Gazety Florenckiej w roku 1770 czytamy pod nagłówkiem Wiadomości ze świata. Tunis, lipiec 1770. Hrabia Maksymilian de Lamberg, marszałek dworu cesarza Józefa II, przyjechał tu z końcem czerwca po zakończeniu przeróżnych badań prowadzonych na Korsyce. Towarzyszy mu Signor de Saint-Germain, znany w Europie dzięki swej szerokiej wiedzy politycznej oraz filozoficznej. Nie znamy więcej szczegółów na temat tej podróży, dowiedzieliśmy się jednak, że pan Saint-Germain odwiedził Mantuę w roku 1773. Pominięto tu pewien istotny fakt, który miał miejsce w roku 1770. Hrabia de Saint-Germain przebywał w Langhorn w czasie, kiedy zawitała tam rosyjska flota. Nosił wówczas rosyjski mundur, a graf Aleksy Orłow nazywał go grafem Sołtykowem. Co więcej, w tym samym roku powrócił do Paryża w chwili hańby premiera, swego przeciwnika, księcia de Choiseul. Liczne umiejętności, a zwłaszcza nadzwyczajna uprzejmość, tak twierdzi Heer van Sippenstein, a nawet wielkość cechująca jego osobowość sprawiły, że darzono go powszechnym szacunkiem i miłością. Kiedy zatem zjawił się ponownie w Paryżu w roku 1770 po upadku swego największego przeciwnika, księcia de Choiseul, pozwolono mu stamtąd wyjechać z ogromnym żalem. Hrabia de Saint-Germain przyjechał do Hagi po śmierci Ludwika XV, 10 maja 1774 roku. W tym samym roku wyjechał do Schwalbach. Była to jego ostatnia wizyta w Holandii. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak często tam bywał. W jego niemieckiej biografii napisano, że odwiedził Holandię w latach 1710-1735, 1742, 1748, 1760 oraz 1773. Ta ostatnia data wprowadza nas w okres, o którym już wspominaliśmy. Hrabia przebywał wówczas głównie w Triesdorfie oraz w Szwalbach, gdzie wspólnie z margrabią przeprowadzili wiele eksperymentów z dziedziny alchemii i nie tylko. Margrabia dumny był ze swojej wiedzy medycznej. Angielski konsul w Langhorn podarował mu kopię recepty na rosyjską herbatę, czy też Aqua Benedetta autorstwa pana de Saint-Germain. Stosowano ją wśród chorych marynarzy rosyjskiej floty, w tym kiedy doskwierały upały. W latach 1774 i 1776 hrabia przebywał w Triesdorfie. W roku 76 pojechał do Lipska, a rok później znalazł się w Dreźnie. Tym okresem zajmiemy się nieco później. Wspomniano o pobycie Saint-Germaina w Hamburgu w roku 1779. Wiem, że później pojechał z wizytą do księcia Karola Heseńskiego, gdzie pozostawał przez jakiś czas w charakterze zaszczytnego i najmilszego gościa.
Przeprowadzili wspólnie wiele eksperymentów, które musiały służyć ludzkości. Oto, co pisze książę o wiedzy i wykształceniu hrabiego de Saint-Germain, zdobywanych pod okiem księcia Medyceusza. Rodzina ta, Medyceusze, słynie ze swojej rozległej wiedzy i wykształcenia. Można zatem wnioskować, że hrabia właśnie u nich zdobywał podstawy swej edukacji. Saint-Germain twierdzi jednak, że zdobywał wiedzę samodzielnie, zgłębiając tajniki natury. Posiada głęboką znajomość świata roślin i ziół, jest też wynalazcą medykamentów, które skutecznie stosuje, mają mu bowiem one zapewnić długie życie i zdrowie. Przechowuje jego recepty, choć współcześnie lekarze zgłaszają pod jego adresem wiele zastrzeżeń. Był pewien lekarz, a zarazem aptekarz o nazwisku Lousseau, któremu wypłacałem rocznie 1200 koron za produkcję leków opracowanych przez hrabiego de Saint-Germaina i sprowadzanie jego herbaty, którą bogaci kupowali, a biedni dostawali za darmo. Po jego śmierci jednak słyszałem tyle ohydnych pomówień, że wycofałem wszystkie recepty i nie powierzyłem ich nikomu innemu. Wobec tylu dowodów niezwykłej mocy i umiejętności tego wielkiego człowieka musimy stwierdzić, że albo realizował on jakiś plan nieznany światu, albo był wędrowcem błąkającym się bez celu, bez rodziny i trwałych związków z innymi ludźmi. Gdyby tak było, musiałby wieść niezwykle smutny żywot, tak jak na utalentowanego śmiertelnika. Mimo że miał do czynienia z ludźmi nie posiadającymi tak rozległej wiedzy, jak on sam, był zawsze zadowolony, zawsze chętny do dawania, nigdy nie potrzebujący, zawsze skory do pomocy i nie żądający niczego w zamian. Jest zatem oczywiste, nawet dla największych sceptyków, krytyków jego osoby, że hrabia de Saint-Germain musiał realizować jasno wytyczony plan. Jeden z cytowanych przez nas komentatorów jego życia napisał: czasem wpadał w trans, a kiedy powracał do przytomności, mówił, że odwiedzał dalekie lądy. Zdarzało się też, że znikał na dłuższy czas, a potem nieoczekiwanie pojawiał się wśród ludzi. Dawał wówczas do zrozumienia, że przebywał w innym świecie, gdzie kontaktował się ze zmarłymi. Co więcej, przechwalał się, że potrafi poskromić pszczoły i sprawić, by węże słuchały jego muzyki. Autor wydaje się nieświadomy tego, że każdy hinduski jogin potrafi zaklinać węże. Bez wątpienia hrabia zdobył tę umiejętność właśnie w Indiach. Podobnie zdolność do komunikowania się ze zmarłymi nabrała pewnego rozgłosu w XIX wieku dzięki tym, którzy podążali drogą pana de Saint-Germain i którzy kontynuowali jego dzieło. Niezależnie od tego, że cytowany przez nas pisarz wyraża swoje niedowierzanie co do umiejętności hrabiego, jednocześnie szczerze potwierdza wielkość filozofa, pisząc: mimo wielu wątpliwości musimy stwierdzić, że Saint-Germain był pod wielkimi względami człowiekiem godnym uwagi, a ci, którzy poznali go osobiście, wyrażają się o nim jak najlepiej, wspominając jego szlachetne uczynki. Nie mówiąc o tym nikomu, pomagał wielu biednym rodzinom i instytucjom charytatywnym. Nigdy nie słyszano, by dopuścił się czynów niegodnych. Gdziekolwiek się pojawił, nie tylko w Holandii, wzbudzał powszechną sympatię. Słowa te dają nam jasne wyobrażenie na temat charakteru człowieka, którego zwano posłańcem duchowych hierarchów, sterujących procesem ewolucji świata. Człowiek ten prezentował wielkie wartości moralne i tylko powierzchowna krytyka mogła go nazywać poszukiwaczem przygód.
Rozdział trzeci. Nadciągające niebezpieczeństwo. Cytowane poniżej fragmenty pochodzą z rzadkiej i cennej książki autorstwa hrabiny Danemar, Souvenirs de Marie Antoinette. Hrabina była bliską przyjaciółką królowej, a zmarła w roku 1822. Nie znalazłam ani jednego egzemplarza tej książki w bibliotekach Anglii i innych krajów Europy, do których udało się dotrzeć. Na szczęście zachowała się ona w Odessie. Pośród zbiorów pani Fadziejew, ciotki i przyjaciółki pani Bławackiej, co może dodatkowo zainteresować niektórych naszych czytelników. Jeden z naszych przyjaciół uzyskał uprzejme pozwolenie wykorzystania fragmentów tej czterotomowej pracy. Niniejszym składamy podziękowanie pani Fadziejew za udostępnienie nam swoich zbiorów dla potrzeb tej książki. Pani Damar codziennie zapisywała coś w pamiętniku, zgodnie z ówczesnym zwyczajem. Na podstawie tych zapisków stworzyła później swoje souvenirs, uzupełniając je miejscami, komentarzami i uwagami. Pamiętniki obejmują długi okres od 1760 do 1821 roku. W kwestii dat znaleźliśmy interesującą notatkę spisaną ręką hrabiny i przypiętą szpilką do zapiska pod datą 12 maja 1821 roku. Wiemy, że hrabina zmarła w 1822, notatka zaś odnosi się do przepowiedni, jaką wygłosił Saint-Germain w roku 1793, kiedy ostrzegał hrabinę przed smutnym losem królowej. Kiedy zapytała, czy zobaczy go jeszcze, Saint-Germain odparł: jeszcze 5 razy i lepiej na tym poprzestań w swoich życzeniach. Hrabina pisze: widywałam później hrabiego de Saint-Germain i zawsze ku memu największemu zaskoczeniu. Było to podczas zamordowania królowej w dniu 18 października 1789 roku, dzień po śmierci księcia d'Angin 1804 i w styczniu 1813 roku oraz w przeddzień zabójstwa księcia de Berry 1820 rok. Jeśli Bóg pozwoli, chciałabym zobaczyć go po raz 6. Wymienione daty są tak interesujące, ponieważ zgodnie z powszechną opinią Saint-Germain miał umrzeć w roku 1784. Niektórzy komentatorzy twierdzą jednak, że w tym roku po prostu wycofał się z życia publicznego. Kwestią tych różnic zajmiemy się w dalszej części książki. A oto co pisze pani Damar. Skoro moje pióro znów napisało nazwisko hrabiego de Saint-Germain, decyduje się coś o nim powiedzieć. Pojawił się, to właściwe określenie, na królewskim dworze Francji długo przede mną. Był rok 1743, kiedy w towarzystwie zaczęto rozprawiać o tajemniczym nieznajomym, który zjechał do Wersalu. Sądząc po klejnotach, z jakimi się obnosił, był ogromnie bogaty. Skąd przybywał, tego nikt nie wiedział. Jego wygląd i prosty sposób bycia, bystrość umysłu i inteligencja od razu zwracały uwagę otoczenia. Był smukły i zgrabny, o delikatnych dłoniach i drobnych stopach. Na nogach nosił eleganckie, jedwabne pończochy. Cały jego doskonale dopasowany strój odznaczał się perfekcją kroju. Kiedy się uśmiechał, ukazywał najpiękniejsze zęby na świecie. Jego brodę zdobił śliczny dołeczek, włosy miał czarne, a oczy głębokie i przenikliwe. Och, co to były za oczy! Nie widziałam nigdy takich, które mogłyby się z nimi równać. Hrabia wyglądał na lat 40 lub 45. Widywano go często w prywatnych apartamentach, dokąd miał zawsze wstęp. Było to na początku roku 1768. Nie spotkał się z panią du Barry, ale był obecny przy tragedii pani de Château-Thierry. Kiedy ta dama była bliska śmierci, król, który znał hrabiego zaledwie od roku, jednakowoż miał do niego pełne zaufanie, poprosił go, by uratował życie księżnej. Hrabia odmówił, twierdząc, że jest już za późno. A dalej pisze pani Damar. W owym czasie przydarzyło mi się coś dziwnego. Byłam sama w Paryżu, albowiem pan Damar pojechał z wizytą do swoich krewnych w Langwedocji. Był niedzielny poranek, godzina 8. Zwykłam chodzić w południe na mszę, zatem pozostało mi niewiele czasu na toaletę i przygotowanie się do wyjścia.
Wstałam pośpiesznie i zdążyłam tylko narzucić peniuar, kiedy panna Rostand, moja główna pokojówka, do której mam największe zaufanie, powiedziała, że pewien pan chce ze mną pomówić. Wizyta u kobiety o 8 rano była wbrew wszelkim zasadom dobrego wychowania. Czy to mój prawnik? Spytałam. Ci ludzie zawsze depczą nam po piętach, chociaż posiadany przez nas majątek był w istocie niewielki. A może to mój architekt stajenny albo jeden z pracowników ziemskich? Służąca zaprzeczała. Zatem któż to jest, moja droga? Traktowałam pokojówkę poufale. Urodziła się tego samego dnia co ja i w tym samym domu, który należał do mojego ojca, z tą różnicą, że ja przyszłam na świat w pięknych apartamentach, a ona w skromniejszym pomieszczeniu. Jej ojciec, zacny człowiek pochodzący z Langwedocji, był emerytowanym pracownikiem na naszych usługach. Pomyślałam, odparła pokojówka, z całym szacunkiem dla pani hrabiny, że sam diabeł malował twarz tego osobnika. Dokonałam w pamięci przeglądu wszystkich moich znajomych, zastanawiając się, który z nich zasługiwał na posądzenie o kontrszachty z diabłem. Uznałam, że jest ich bardzo wielu. Skoro pani nie może odgadnąć, ciągnęła panna Rostand, pozwolę sobie wyjawić, iż mowa o hrabim de Saint-Germain. Hrabia de Saint-Germain, wykrzyknęłam, ów sprawca cudów we własnej osobie. Byłam zaskoczona wiadomością, że przybył do Paryża i że przyszedł do mojego domu. Opuścił Francję przed 8 laty i nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. Powodowana ciekawością kazałam prosić na pokoje. Kazał się anonsować pod prawdziwym nazwiskiem? Przedstawił się jako pan de Saint-Noël, ale rozpoznałabym go na końcu świata. Wyszła, a chwilę później pojawił się hrabia. Wyglądał dobrze i zdrowo, niemal młodziej niż kiedyś. Odwdzięczył mi się tym samym komplementem, choć można powątpiewać, czy równie szczerym. Stracił pan, powiedziałam, przyjaciela i protektora w osobie zmarłego króla. Głęboko odczuwam tę stratę, która boleśnie mnie dotknęła i boleśnie dotknęła też Francję. Nasz lud nie podziela pańskiego zdania. Pragną nowej władzy, dzięki której się wzbogacą. Popełniają błąd. Nowe rządy okażą się fatalne w skutkach. Co pan mówi? Spytałam, zniżając głos i rozglądając się wokół. Prawdę. Tworzy się wielki spisek, który nie ma dotąd jednego przywódcy, ale już niedługo się taki znajdzie. Celem tej grupy będzie dokonanie przewrotu i odbudowa państwa na nowych zasadach. Rodzina królewska jest zagrożona, podobnie duchowieństwo, arystokracja i władza administracyjna. Jest jeszcze czas, by temu zapobiec. Potem będzie za późno. Jak pan się o tym dowiedział? We śnie czy na jawie? To wiadomości częściowo zasłyszane, a po części objawione. Powtarzam, król Francji nie ma chwili do stracenia. Musi pan prosić o audiencję u hrabiego de Maurepas i wyjawić mu swoje sekrety. Cieszy się on całkowitym zaufaniem króla. Wiem, że on może wszystko, ale nie zdoła uratować Francji. Przeciwnie, przyspieszy tylko jej upadek. Ten człowiek panią zgubi, madame. Powiedział pan dość, żeby trafić do Bastylii na resztę swoich dni. Rozmawiam tylko z osobami, których przyjaźni jestem pewien. Proszę jednak spróbować rozmowy z panem de Montparnasse. Ma dobre intencje, choć czasem brak mu właściwych umiejętności. Zlekceważy dowody, a poza tym nie znosi mnie. Zna pani ten śmieszny czterowiersz, który zdecydował o jego wygnaniu? Piękna markizo, wszyscy chwalą twe wdzięki. Jesteś piękna i niezwykle szczera, mimo to nie zmienisz faktu, że twoje kwiaty są kwiatami. To nie do rymu, hrabio. Och, markiza nie zwróciła na to uwagi, wiedziała jednak, że autorem wierszyka był pan de Montparnasse. A on twierdził, że mu go wykradłem i wysłałem dumnej sułtance. Nędzne wersy zostały opublikowane, a pan de Montparnasse w efekcie skazany na banicję. Od tego czasu pragnie się na mnie zemścić. Nigdy mi nie przebaczy. Pani hrabino, chciałbym panią o coś prosić. Proszę porozmawiać o mnie z królową, przypomnieć jej o moich zasługach dla Francji i wielu misjach, jakie mi powierzano na dworach Europy. Jeśli jej wysokość zgodzi się mnie wysłuchać, powiem jej wszystko, co mi wiadomo. Niech sama oceni, czy powinienem wyjawić to królowi.
Stawiam jednak warunek. Proszę nie wspomnieć o niczym panu de Maurepas. Słuchałam uważnie pana de Saint-Germain i zdawałam sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie mi grozi, gdybym zdecydowała się interweniować w takiej sprawie. Z drugiej strony jednak wiedziałam, że hrabia cieszy się szacunkiem polityków z całej Europy i nie chciałam stracić okazji do tego, by przysłużyć się państwu i królowi. Hrabia de Saint-Germain, jakby odgadując moje wahanie, powiedział: proszę przemyśleć moją propozycję. Jestem w Paryżu incognito. Niech pani z nikim o mnie nie mówi, tylko zjawi się jutro w kościele Jakobinów na Roi Saint-Honor. Będę tam czekał na pani odpowiedź punktualnie o 11:00. Wolałabym spotkać się z panem w moim domu. Proszę bardzo. Do jutra, madame. Wyszedł. A ja przez cały dzień czułam niepokój z powodu tego spotkania i groźby dla Francji, o której mówił hrabia. Zatem staliśmy u progu wielkich przemian społecznych. Nowe rządy, które przejęto z takim entuzjazmem, miały zapowiadać burzę. Po długim zastanowieniu postanowiłam jednak przedstawić pana de Saint-Germain królowej, jeśli ona wyrazi na to zgodę. Hrabia przyszedł punktualnie. Był zachwycony moją decyzją. Spytałam, czy zamierza osiąść w Paryżu. Odrzekł, że jego dalszy plan wymaga, aby opuścił Francję. Minie wiek, powiedział, zanim zawitam tu ponownie. Wybuchnęłam śmiechem, a on mi wtórował. Jeszcze tego samego dnia udałam się do Wersalu, weszłam do przeznaczonych dla mnie apartamentów i uprosiłam panią de Misery, żeby powiadomiła królową o mojej wizycie. Pragnęłam z nią porozmawiać tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Pokojówka wróciła niebawem i zaprosiła mnie do środka. Królowa siedziała przy uroczym porcelanowym stoliczku do pisania, który podarował jej król. Właśnie coś pisała, a kiedy weszłam, podniosła głowę i zapytała z łaskawym uśmiechem: co panią do mnie sprowadza? Błahostka pani, chce uratować monarchię. Jej wysokość spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Proszę to wyjaśnić. Opowiedziałam jej wówczas o hrabim de Saint-Germain. Nie zataiłam niczego. Mówiłam o jego przyjaźni ze zmarłym królem, panią de Pompadour i księciem de Chaussel. Wyjawiłam królowej, jak wiele zrobił hrabia dla Francji podczas licznych misji dyplomatycznych. Powiedziałam też, że po śmierci markizy zniknął z dworu i nikt nie wie, gdzie się zaszył. Udało mi się rozbudzić ciekawość królowej, zatem na koniec opowiedziałam jej o wizycie hrabiego w moim domu i o jego prośbie. Królowa zamyśliła się, a potem odpowiedziała: dziwne. Wczoraj otrzymałam list od mojego tajemniczego korespondenta. Zawiadamiał mnie, że niebawem czeka mnie ważna rozmowa, która będzie wymagała wyjątkowej rozwagi. Rozmowa ta ma dotyczyć nadchodzących nieszczęść. To szczególny zbieg okoliczności chyba, że informacje pochodzą z jednego źródła. Co pani o tym myśli? Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Królowa koresponduje z tym tajemniczym człowiekiem od lat, a hrabia de Saint-Germain zjawił się u mnie dopiero wczoraj. Być może po prostu dobrze się maskuje. To możliwe, jednak coś mi mówi, że powinnam rozważyć jego słowa. Ostatecznie każde spotkanie z hrabią Saint-Germain to prawdziwa okazja. Proszę go jutro sprowadzić do Wersalu w przebraniu pani lokaja. Pozostaniecie oboje w pani apartamencie i wezwę was do siebie, kiedy tylko pojawi się sposobność. Będę z nim rozmawiać wyłącznie w pani obecności. To mój warunek. Ukłoniłam się nisko, a królowa odprawiła mnie zwyczajowym gestem. Czułam jednakże, że moja wiara w słowa hrabiego została osłabiona wiadomością o tym, że jego przyjazd do Paryża zbiegł się w czasie z ostrzeżeniem od tajemniczego korespondenta Marii Antoniny. Widziałam w tym zdarzeniu umyślne działanie i zastanawiałam się, czy powinnam porozmawiać o tym z hrabią. Ostatecznie jednak postanowiłam to przemilczeć, pewna, że hrabia ma w zanadrzu gotową odpowiedź na pytanie w każdej kwestii. Pan de Saint-Germain czekał na mnie przed Wersalem. Widząc go, zatrzymałam powóz, a kiedy wsiadł, ruszyliśmy do mojego domu. Został u mnie na kolacji, choć zgodnie ze zwyczajem niczego nie zjadł. Następnie zaproponował powrót do Wersalu. Oświadczył, że spędzi tę noc w gospodzie i dołączy do mnie rano.
Przystałam na to, obiecawszy sobie nie zaniedbać niczego, co by mogło uniemożliwić powodzenie naszej sprawy. Bawiliśmy w moim apartamencie w Pałacu Wersalskim, kiedy jeden z paziów królowej przekazał mi prośbę władczyni o drugi tom książki, którą miałam jej przywieźć z Paryża. Był to nasz uzgodniony znak. Wręczyłam chłopcu egzemplarz jakiejś nowej powieści, nie wiem nawet jakiej, i kiedy tylko wyszedł, ruszyłam na pokoje królowej w towarzystwie swego lokaja. Weszliśmy do gabinetu, a pani de Misery wprowadziła nas do prywatnego pokoju Marii Antoniny. Oczekiwała nas i wstała na nasz widok z godnością. Panie hrabio, odezwała się, Wersal jest miejscem dobrze panu znanym. Pani, blisko 20 lat byłem w przyjaźni ze zmarłym królem. Słuchał mnie z najwyższą uprzejmością i wielokrotnie korzystał z moich skromnych usług. Sądzę, że nie żałował nigdy pokładanego we mnie zaufania. Prosił pan panią Damar, aby go do mnie sprowadziła. Mam dla niej wiele serdeczności i nie wątpię, że to, co ma mi pan do powiedzenia, godne jest wysłuchania. Królowa, rzekł hrabia z wielką powagą, sama w swej mądrości oceni, co jej teraz powiem. Partia encyklopedystów pragnie władzy. Uda im się ją zdobyć tylko wtedy, kiedy pogrążą duchowieństwo. Aby to osiągnąć, doprowadzą do upadku monarchii. Partia ta, która szuka swego przywódcy w kręgach rodziny królewskiej, zwróciła swe oczy na księcia de Chartres. Stanie się on narzędziem w rękach ludzi, którzy pozbędą się go, kiedy tylko przestanie być im potrzebny. Zaoferują mu koronę Francji, ale zamiast niej czeka go szafot. Zanim jednak do tego dojdzie, nastanie czas straszliwych zbrodni i okrucieństwa. Prawo nie będzie już chronić ludzi dobrej woli, zapanuje terror i zło. Źli ludzie dostaną władzę w swoje splamione krwią ręce, obalą religię katolicką, zrujnują arystokrację i administrację. Zostanie zatem jedynie rodzina królewska, wtrąciła królowa niepewnie. Nawet ona się nie ostanie. Ogłoszą republikę, której godłem stanie się topór katowski. Po tych słowach nie zdołałam się już powstrzymać i przerwałam hrabiemu w obecności królowej. Ależ panie, wykrzyknęłam, czy zdaje pan sobie sprawę z tego, co pan mówi i przed kim? Zaiste, dodała Maria Antonina, lekko wzburzona, nie nawykłam słuchać takich rzeczy. Pozwalam sobie na taką zuchwałość, ponieważ sprawa jest wielkiej wagi, odparł chłodno Saint-Germain. Nie przyszedłem tu składać hołdu królowej, do czego z pewnością przywykła, ale aby wskazać jej zagrożenia, jakie mogą się stać rzeczywistością, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. Jest pan tego pewien? Zapytała królowa z rozdrażnieniem. Głęboko zasmuca mnie fakt, iż wspominam o tak nieprzyjemnych sprawach, wasza wysokość, ale mogę mówić tylko prawdę. Panie, rzekła królowa żartobliwym tonem, prawda wydaje się czasem nieprawdopodobna. Przyznaję pani, że tak jest i tym razem. Wasza wysokość pozwoli jednak, że przypomnę jej Kassandrę, która przepowiedziała zdobycie Troi, a nikt jej nie uwierzył. Dziś mnie przypadła rola Kassandry, a Francja przypomina królestwo Priama. Upłynie jeszcze kilka lat w zwodniczym spokoju. Potem we wszystkich częściach królestwa powstaną ludzie chciwi zemsty, żądni władzy i pieniędzy. Zniszczą wszystko na swojej drodze. Buntownicy i niektórzy członkowie stanu udzielą im poparcia. Mieszkańcy Francji popadną w zbiorowe szaleństwo. Wybuchnie wojna domowa, która siać będzie strach i zniszczenie. Rządzić będzie śmierć, rabunek i wygnanie. Wtedy pojawi się żal, że mnie nie wysłuchano. Być może zostanę poproszony o pomoc, ale będzie za późno. Straszliwa burza zmiecie wszystko na swojej drodze.